No, uszanowanko, słuchajcie, jednak jest odcinek z... A, ja jestem Gringrów, tak? By the way, gdybyście nie zobaczyli nazwy kanału. Potrzebujemy tak, bo... Jezus, składnie i myślenie nie jest moją mocną stroną. Dwie rzeczy są ważne i potrzebne w życiu. Takie jest już, że są dwie twierdze. Takie już jest życie. Są dwie rzeczy ważne i potrzebne. Mianowicie pierwszą z nich jest to, że potrzebujemy więcej Westgasta. Znaczy więcej. Nie mamy ani jednej, więc potrzebujemy Westgasta. Aha, fajnie, że robię kółko. Po drugie potrzebujemy troszeczkę więcej Blaze Rodów niż mamy ich obecnie. Po trzecie najpierw robimy potki, a w następnym odcinku atakujemy tych gości od tych gości od czego? Nie pamiętam. Ej, czy ja mogę tędy przejść? Tych gości od rajdu. Ja zauważyłem, że nie mam podzielonej uwagi. Ła, nie mam podzielności uwagi, więc też spoko. Z gastem może być problem, ale pro tipa w necie wyczytałem, że do gasta to trzeba łukiem o tak strzelić, nie? I wyciągnąć miecz z grabieżą, to wtedy powinno policzyć efekt grabieży. Także spoko. Przejdziemy sobie może tędy. Bo chciałbym się do... O kurwa. Chciałbym się dostać do któregoś z tych filarów. Nie ginąc przy tym w piekle. W ogniu piekielnym. You know what I mean. O, tu nie zginę, okej. Okay. Chociaż to było trochę risky. No i co? No i szukamy tych gości, może przy okazji tych... No i mamy gasta, tylko gdzie? Nade mną. No i kurde. To jest generalnie spoko sprawa. O nie, to Blaze to już nie jest spoko sprawa. Blaze to już nie jest w ogóle spoko sprawa, kurde. Mój Boże. Blaze nie są ani trochę spoko sprawą w momencie, kiedy ja chcę na gasta zapolować. A, drugi gaz jest tutaj gdzieś. Lecimy po tego drugiego gasta, mamy go. Oj. Wiecie, ja chcę coś mądrego wykminić, chociaż raz w życiu. Co nie jest wcale takie proste. No, bo trzeba prawym go nawet wdzielać. O! No nie tak, nie tak, nie tak. O! Nie no, nie tak to sobie wykminiłem. Ja cię teraz strzelę. Może achievementa zrobimy, you know. Bo on i tak lata nad lawą, więc ja nie zdobędę łzy. No. O, już mądrzej latasz. No spadło niby w takim miejscu, że powinno dropnąć. Wrażenia to ja aż to sobie przełożyłem. Fuh. Wiecie jakie poślady spiąłem? Spaliło się, nie? Kurde, potka regeneracji, tak ważna, tak fajna, nie? To ona nie może, nie, no jak? Po co mnie potka regeneracji? Przecież po co gasta w ogóle zabijać? Chronione zwierzę w neterze. Ła. No tu spadło. Wzięło i spadło. Bankowo wzięło i spadło. Tyle w temacie. Cześć. Mogę cię przeprosić? No, dziękuję. No to lipa. To lipa konkretna, bo miałem nadzieję na... Zagasta. No ale dobra, to nic, te blazy tu pobijemy, co były. Albo nadal są. Dobra, są nadal. Ej, stop. One są w dwóch miejscach, te blazy wtedy? Czy jak to ma się tutaj? Chyba, że te tutaj.
bierzemy te blaze rody. Tam chyba też są. O kurde. A jednak jeszcze strzelasz? 6 blaze rodów, no to ładnie. Blaze rody służą nam do zasilania potek. Więc spoko. Oj. No tam ogień to. Ogień to no problemo for me right now. Dobra, nie, myślę, że i tak się mogę już wykopać, bo mamy gasta. Mamy gasta gdzieś. Oj. W którym miejscu? Tu nad nami. Dobra, spróbujemy go może, co? To jest coś, czego naprawdę potrzebuję. Nether zawsze mi się źle kojarzył. Bo ja zawsze... On jest w linii prostej? Czy on jest pode mną? Czy on jest nade mną? Ja na minimapie widzę go, no dobra, nie róbcie sobie debila. Był przede mną. Ale wiecie, nie wiem, czy on jest wyżej, czy niżej. To jest problem, ale chyba jest niżej. Się robi szary, jak tak biegam. On odlatuje stąd. I chyba odleciał całkiem. Wziął i chłop odleciał. No, chłop odleciał. No cóż, wracamy do tych wither szkieletów wtedy. Znaczy nie do nich, ale widzę, że są to ich po... O ja. O ja. To by było przynajmniej śmieszne, jakbym wziął, spadł i się zabił. O! Wiecie, takie skakanie to wcale nie jest najmądrzejszą rzeczą, jaką mogę robić na hardkorze, na pewno. Biję go z grabieżą. Nie będę mówił chyba dlaczego, co? No to jesteście bystrzy. On jest pode mną. Nie, on jest tu. Okej. Wiecie, to było dziwne, bo nie widziałem go tutaj. Węgiel mi dał. No z węglem to ja nic nie zrobię. No ja tego gasta muszę. No ludzie, no czy ja tak dużo chcę... Oczekuję od was nie wiadomo ile. Naprawdę. Wither szkielety to przy okazji będą robione tak o. Tam jakaś impreza. A, tu jest przyjęty przeze mnie spawner tych blade'ów. No to spoko. To więcej rzeczywiście nie potrzebuję, no powiem na co. Dobra, dobra, się uspokój. Ja nie wiem, czy ja tak chcę to robić, jak biegać. Nie chce mi się. Naprawdę mi się nie chce. Monster. Bierzemy ich. Ich jest dwóch znowu. Może naprawdę nie ma sensu tego gasta. O. Główka. Mamy to. No to powiem wam, że już jest dobrze. Już jest dobrze. Jedna główka. Jak ja godzinę ostatnio siedziałem na multiplayerowym moim serwerze. Czy serwery z reguły są multiplayer, to nie wiem po co mówię, że multiplayer... Gast. Tu. Widzę go. Nie latasz nad lawą, więc warto byłoby ciebie ściągnąć. Po prostu! Padł. Widzę nawet gdzie. Więc go w niego. Oj. Oj, oj. Okej, ale Uzi mi nie wydrypiłeś siecią. On tu lata. Jest łza. Jest łza. Dobrze jest. Jest dobrze. Tu jest, wiecie co, taki tutaj glow, że to jest szok. To prawie nic nie widzę. No to mamy jedną potkę regeneracji. Trzy potki, przepraszam. Trzy. O, w pizdę jeża.
O, wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj. Kurde. Dobrze, że mam seta prot 4, co? Nie no, to będzie odcinek z cyklu, jak wpadłem do lawy. Tak, to jest to. No Nether jest tak nieprzyjemnym miejscem. Dosz, tak niegościnnym. Jest gast kolejny tu. Leć do mnie. Nie nad lawę, do mnie leć kolego. Tu zalepimy i leć do mnie. Lecimy do mnie tutaj. Gdzie ty tam lotasz? Na tego kobla to już nie. Aha. Aha, dobra, ty jesteś dobry. Nie. O, myślałem, że go trafię. No, bardzo dobrze, lecisz do mnie, w moją stronę. Ech, chłopie. Aj. Aj, nie, wpadniesz. Myślę, wiecie, to boli troszeczkę. Myślenie nie jest moją najmocniejszą stroną. Bądź co bądź. Dobra, on się do mnie zbliża chyba. No tu. Gaścik. O! Ma mnie. Znaczy widzi mnie. Widzisz, prawda? Tu! Ej! Chodź tu! Kurwa, pies kupi. O! Widzi mnie. Nie tam! Tam nie, tu ho. Oho, jest nade mną. No nie, dostałby z tego. Jest nade mną. Jest i łza. No to mamy dwie łzy. Mówiłem wam, że nie jestem za dobry z Polaka, nie? Znaczy, w sumie jestem humanistą. Wiecie, matura z Polaka i tak dalej. Ale no. No dobra. No to mamy to, co chcieliśmy. Można iść ważyć potki. I wtedy się ich zatykuję w następnym odcinku. Nie jest to może najlepszy pomysł, ale... No najlepszy mnie nie stać. Co to taki dźwięk, jakby coś tutaj karabinem strzelał? Dziwne dźwięki wydają niektóre moby. Dobra, blazy są tu. My w ogóle musimy tym korytarzem iść dalej. Tak, tym korytarzem musimy się cofnąć. Uważymy kilka potek i elo. Tyle w temacie. Cieszę się, że ta główka tego czarnego szkieleta mi tak szybko wypadła. W sensie po dwóch strzałach. Znaczy po dwóch szkieletach, czy tam czterech. Te czarne szkielety są... No główka to nie jest, ale i tak jest dobrze. Oj, tu lawa w ogóle kapie z góry. To też nie jest, wiecie, nic mądrego. Dobra. No trafił, nie? Jebaka. Do portalu się cofam. Tak tylko informacyjnie mówię. Portal jest tam. Jeszcze kwarc to nie jest coś, co chcę jakoś specjalnie tam kopać, szukać i tak dalej. Ale będzie to rzecz, która będzie mi niedługo potrzebna, bo już mam chyba deficyt kwarcu na normalnym świecie. W sensie, no wiecie, obserwery troszeczkę kwarcu kosztują i w ogóle te rzeczy takie redstone'owo kwarcowe. Czekajcie, ja tutaj się w ogóle gdzieś kopałem chyba. Czy szedłem dookoła? Tędy chyba szedłem. Kopałem się tam bliżej twierdzy. Może wezmę trochę tego kwarcu rzeczywiście. Nie wiem, czy fortuna w ogóle wpływa na kwarc, ale no jak mam fortunę trójkę, to warto będzie po prostu spróbować. Nic się nie stanie, jak wykopię. Jakieś bogate w ogóle złoże. To miło. Bardzo miło. No dobra, tu mamy ten kwarcyk. I chodźmy do portalu. Więc więcej na razie nie potrzebuję, jak na takie, wiecie, podstawowe rzeczy. W ogóle jak do Netheru wszedłem i się z portalu wyszedłem,
To były tu dwa creepery i dwa szkielety, więc też się troszeczkę osrałem. Obsrałem zbroję generalnie. Aha. O, 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 o. O, no sam widok miecza padł. Cwaniaczek. No dobra. Weźmy sobie może tą główkę. Tu nas to jak... O, to fajnie wygląda. W ogóle coś opadło. Ten mechanizm działa. Dobra, ja tylko sobie odłożę rzeczy. No. Mam jednak kwarc, jednak go skądś tam przyniosłem. No dobra. Węgiel do węgla. Zegasta do mnie, to mi się na pewno przyda. Metalowe bryki chyba też tutaj kładę. Dobra. Myślę, że mieczyk monster. Ojoj! Ojoj! Ja zapomniałem, że teraz można wodę wylewać na ojoj! Na skrzynki. Uff. Dobra, opanowana sytuacja. Ja pierdykam, jak Minecraft 1.14 zaskakuje. No dobra. Myk. Dender chesta, mieczyk. Resztę przesuwamy, o tak. Aha. Idziemy ważyć. Stwierdziłem, że zrobię sobie, o tutaj, moje stanowisko do ważenia podków. Dobra. To tak, zasilamy to, aha, zasilamy to ogniem piekielnym. No dobra. Jest to jakaś myśl. Myk, nie, zasilamy to ogniem piekielnym. No dobra, zasilone. Teraz tak, butelki z wodą wrzucamy tu. I butelki z wodą obydwie tu i tu robimy brodawką. Tu i tu. I teraz na jedno będę musiał użyć łzegasta. A na drugie, wiecie, nie pamiętam, co ja potrzebowałem. Wiem, że glowstone to mi spowoduje ten efekt taki busta. Dobra, tu się zrobiło. Klarowna mikstura. Do tego dajemy łzegasta. To może na razie zróbmy te mikstury, które pamiętamy. I tyle wtedy w temacie. I te mikstury potem będzie można tym efektem jeszcze wzmocnić, w sensie wydłużyć. Nie zależy mi na efekcie regeneracja lepsza, tylko regeneracja dłuższa. Bo jak pójdziemy tam, to sobie złote jabłka porobię jeszcze. Mikstura regeneracji, która trwa 45 sekund. No dobra. I ją się będzie wydłużało. Do chyba 2 minut? No ale spoko. No i teraz to samo robimy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To samo będziemy robili z tym, czyli też 3 i też po brodawce. I tu się chyba dodaje właśnie ten płomyk z Blaze'a, czyli to. Okej. Okay. Nie to, tylko to. I tyle w temacie, bo potrzebuję na pewno regenerację i siłę. To jest, są dwie rzeczy, które są mi niezbędne. No dobra, działa. Robi się. Nie, nie robi się. Nie, robi się, dobrze mówię. Robi się. Jak z tego wyjdzie podka siły, to jestem... To jestem dobry chemik generalnie. Nie, ja nie chcę na to patrzeć. Ja nie mogę na to patrzeć. O, siły! Mamy to. Mamy to. Mamy to. Uuu, mikstury siły. Tylko one są bardzo podobne do tych mikstur. Patrzcie, to jest ciut ciemniejszy kolor. No dobra, to by było na tyle. Dostałem SMS-a, wow. To by było na tyle. Ja sobie w następnym odcinku pójdę do tych kości tam. Ale nie wiem, czemu na tyle jaja duże, żeby po prostu bawić się w obronę wioski póki co. Chyba nie. Chyba nie mam na tyle dużych jaj. Także pewnie skończy się na tym, że właśnie wezmę sobie wiadro i se mleko wezmę i sobie po prostu to w jakiś tam sposób. O Boże, czemu ja tą wodę wylewam jak dzbaneiro? Ach, najgorsze.
No dobra. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.